Cześć! Kilka tygodni temu ASOA wypuściło kilka bardzo ciekawych nowości i od kiedy tylko zapowiadali, że te nowości się pojawią, to ja dostawałam mnóstwo pytań, czy może wypróbuję. Co znajdziemy wśród tych nowości? Gwóźdź programu, o który najwięcej osób pytało, krem z filtrem mineralnym, SPF 50, PA++++ i chyba jest to, jeżeli się nie mylę, a wydaje mi się, że nie, bo w temacie filtrów siedzę dość mocno, jest to pierwszy naturalny filtr, który ma nie tylko wysoki faktor ochrony przed UVB, czyli SPF, ale również który zawiera oznaczenie PA i to wysoką ochronę, ponieważ mamy tutaj aż 3 plusy. Ponadto ten filtr ma być filtrem, pomimo tego, że mineralnym, to absolutnie nie bielącym. Czy producent spełnił tutaj swoje założenia, czy mogę tak powiedzieć? O tym powiem już za chwilę i się o tym dowiecie. A poza tym ciekawym filtrem, ASOA wypuściło również 3 nowe sera. I to o bardzo innowacyjnych składach, zwłaszcza postawili tutaj na peptydy. I o tym bym chciała Wam dzisiaj opowiedzieć, ponieważ peptydy są to substancje o bardzo wielokierunkowym działaniu, ale zwłaszcza te, które mają właściwości przeciwstarzeniowe, są takim obiektem moich dużych zainteresowań i westchnień. Także dzisiaj opowiem Wam o tych kosmetykach. Zapraszam serdecznie do oglądania. Patronem tego odcinka jest firma ASOA. Zacznijmy więc sobie może z grubej rury. Serum peptydowe. 12% peptydów. Wow! Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o zawartość peptydów, tutaj jest bardzo duża, bardzo wysoka, więc serum jest obiecujące. Zaraz Wam pokażę formułę, konsystencję. To jest takie żelowe serum i ono jest ultra leciutkie. Jednocześnie, kiedy ono się wchłania, zostawia taką skórę nawilżoną, ale absolutnie nie zostawia żadnego tłustego filmu. I to, co jest bardzo ciekawe, zanim jeszcze nałożę na niego krem, czy olej, czy masło, to czuję, że ta skóra zaraz po nałożeniu od razu jest bardziej napięta. I co tutaj może tak działać, że nie tylko zaraz po nałożeniu czuć, że ta skóra od razu jest taka ale dodatkowo bardzo szybko po rozpoczęciu jego stosowania, gdzieś już po 2 tygodniach, zauważyłam, że ta skóra jest w lepszej kondycji, zwłaszcza tu, gdzie ja mam największy problem, czyli mój podbródek, tutaj ciężko jest cokolwiek na niego zadziałać, a jednak ta skóra od razu stała się bardziej napięta i wizualnie uważam, że moja skóra prezentuje się lepiej. Przede wszystkim mamy tutaj 2 rodzaje acetylowanych tetrapeptydów, 9 oraz 11. 9 działa w taki sposób, że bardziej wpływa na głębokie struktury skóry, dociera do skóry właściwej, wpływa na pogrubienie tej skóry, ujędrnienie, pobudza syntezę kolagenu. Natomiast 11 działa ciut bardziej powierzchownie, ponieważ wpływa na keratynizację naskórka, poprawia spoistość tego naskórka, co w konsekwencji przekłada się również na takie wizualne efekty, że ta skóra jest bardziej ujednolicona, bardziej taka jędrna, pogrubiona, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale dodatkowo właśnie lepiej nawilżona, ponieważ zdrowo zbudowany naskórek to po prostu naskórek, który jest dobrze również nawilżony i skóra lepiej prezentuje się tak od zewnątrz. Natomiast poza tymi 2 peptydami takimi typowo syntetyzowanymi laboratoryjnie, mamy także takie bardziej pochodzenia naturalnego, ekstrakt jako pochodzące z ekstraktów roślinnych, czyli między innymi peptyd z trawy abisyńskiej. Jest to peptyd, który przede wszystkim ma mieć właściwości pobudzające syntezę elastyny, więc skóra jest bardziej elastyczna, ale dodatkowo również, który ma wygładzać, spłycać zmarszczki bruzdy nosowo-wargowej. Jest to coś, co również u mnie jest mankamentem, stąd bardzo moje serce szybciej bije, kiedy myślę sobie o tym kosmetyku i o tej substancji aktywnej. Ponadto jest tutaj również peptyd z nasion Sacha Inchi i on ma właściwości także pogrubiające skórę, nasilające syntezę kolagenu, elastyny. Ma nie tylko sprawić, że ta skóra będzie właśnie taka gęstsza, bardziej jędrna, grubsza, bardziej elastyczna, ale dodatkowo ma poprawiać owal twarzy. Słuchajcie, samo dobro pochodzenia z natury. Poza tymi peptydami, które tutaj są już na pierwszym miejscu w składzie, które tutaj wiodą prym, jeżeli chodzi o skład tego kosmetyku, to dodatkowo mamy jeszcze pantenol, kwas hialuronowy, który ma mieć właściwości nawilżające, łagodzące, no bo nawilżenie jest
podstawą, jeżeli chodzi o jakiekolwiek działanie pielęgnacyjne względem naszej skóry. Bez nawilżenia różne cudowne związki nie będą działały aż tak mocno, jak powinny, więc o nawilżenie warto dbać, warto o nim pamiętać. I jako taka wisienka na torcie to jeszcze niacynamid. Uwielbiam niacynamid. Bardzo się cieszę, że jest również dostępny w tym serum, więc tutaj jest tak naprawdę kompozycja wielu substancji aktywnych, na które moja skóra akurat bardzo dobrze reaguje, bo wiemy, że niacynamid to jest mój must have i bardzo lubię kosmetyki z niacynamidem. On ma z jednej strony takie właściwości, że wspomaga gojenie niedoskonałości, ale długotrwale stosowany bardzo ładnie ujednolica koloryt skóry, poprawia nawilżenie, a również, ale tak naprawdę długo stosowany, sprawia, że naczynka mniej prześwitują przez skórę, więc jest nie tylko ujednolicony koloryt skóry pod względem jakichś ewentualnych przebarwień, ale także tego, że ta skóra aż tak szybko się nie czerwieni. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o kwestie cer naczynkowych. Ten produkt, przyznam, że pokochałam już po kilku użyciach i z całą pewnością jego teraz będę sobie testować jako taki kosmetyk, wiecie, serum, po które sięgam systematycznie cały czas aż do zużycia. Zwłaszcza, że no są tutaj peptydy, peptydy są bardzo delikatnymi związkami, więc jeżeli macie coś z peptydem i zapomnijcie się, odkręcicie, powąchacie, to pamiętajcie, żeby czym prędzej do tego kosmetyku wrócić i czym prędzej go zużyć, bo jak dojdzie do dezaktywacji tych peptydów, które jednak są też drogie, co nam winduje cenę takich kosmetyków z peptydami, to jednocześnie może się okazać, że nie będziemy widzieć efektów, bo doszło do dezaktywacji tych peptydów. Dlatego pamiętajcie sobie o tym, że to są bardzo delikatne substancje. Warto przechować takie kosmetyki w temperaturze pokojowej, bez dostępu światła i właśnie zużyć je bardzo szybciutko po otwarciu. Kolejne serum, które sądzę, że bardzo szybko również sobie je zużyję, jak tylko tamto peptydowe sobie skończę, to serum antyoksydacyjne. Sprawdźmy na samym początku konsystencję, bo ona jest całkowicie inna. Tutaj z jednej strony również jest to serum, które jest leciutkie i nie zostawia żadnego tłustego filmu, ale ono jest już takie ciut bardziej emulsyjne. Ma w sobie taką właśnie bardziej uczucie takiej konsystencji, która nie jest typowo żelowa, tylko ma pewną taką nutę kremisiowości w sobie, takiej właśnie emulsji. One, jeżeli chodzi o zapachy, mają bardzo naturalne, neutralne, nie ma nic wyczuwalnego w tych właśnie serach. Jeżeli chodzi o to antyoksydacyjne, to tutaj również mamy 5% peptydów. Ale jak wspomniałam na początku, peptydy to jest bardzo szeroka grupa związków. I nie każdy peptyd, jeżeli słyszycie peptyd, 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 nie kojarzcie tego od razu z działaniem przeciwstarzeniowym, takim ujędrniającym skórę, ponieważ peptydy działają bardzo wielokierunkowo i wiele zależy od rodzaju takiego peptydu. Tak jak wcześniej mówiłam odnośnie tego serum z peptydami, ono jest ukierunkowane na takie właściwości przywracające młodzieńczy wygląd skórze, ponieważ wpływa na poprawę owalu twarzy, wpływa na tą syntezę kolagenu, elastyny. Są tam substancje, które mają także poprawiać spoistość na skórka, więc takie typowo działanie rewitalizujące, regenerujące, odżywiające skórę. No i właśnie takie cofające zmiany, które na skórze są, chociaż to jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o kosmetyki, ale to serum ma spróbować podołać takim problemom. Natomiast to antyoksydacyjne, tak jak nazwa wskazuje, opóźnia bardziej procesy starzenia się skóry i tutaj ten peptyd, który jest, on pochodzi z groszku i on ma mieć właściwości rozjaśniające przebarwienia. I właśnie jeżeli chodzi o problem przebarwień, to również jest to taki defekt kosmetyczny, z którym akurat peptydy całkiem nieźle sobie radzą, więc osobiście uważam, że jeżeli ktoś chce walczyć z przebarwieniami, ujednolicać koloryt skóry przy pomocy kwasów, jak najbardziej, ale raczej pod okiem osoby doświadczonej, pod okiem osoby, która się zna, bo kwasy to bardzo silnie działające substancje, które mogą sprawić, że dojdzie do jakichś powikłań. Natomiast przy peptydach nie ma takich problemów. To nie są substancje, które z jednej strony nam coś rozjaśniają, a z drugiej strony robią masakrę na twarzy. Stąd tak bardzo lubię peptydy, ponieważ one nie mają tak naprawdę żadnych działań ubocznych. Są całkowicie bezpieczne, raczej nie działają drażniąco w żaden sposób, alergizująco. Więc jeżeli chodzi o ten peptyd z groszku, to on wysyła sygnał do skóry, który ma sprawić, że przebarwienia są mniej widoczne, a jeżeli chodzi o takie bardzo delikatne przebarwienia, na przykład pozapalne, potrądzikowe, to w ogóle ma sprawić, że one nie będą widoczne i szybciej się zagoją. Ponadto, poza tym 5% peptydem jest jeszcze
5% witaminy C. Co mnie absolutnie nie dziwi, ponieważ właśnie witaminka C ma bardzo szerokie spektrum działania i również działa antyoksydacyjnie oraz rozjaśniająco na przebarwienia. Więc jeżeli jesteście osobami, które chciałyby ujednolicić koloryt skóry, macie przebarwienia, to właśnie to serum bardziej bym Wam rekomendowała. Czy osoby, które mają problemy trądzikowe, czy z cerą tłustą, skłonną do zapychania, czy mogą stosować? Tak, ponieważ po pierwsze mamy tą taką całkiem lekką konsystencję, która raczej nie powinna prowadzić do zapchania, ale dwa, jest tutaj również kwas alfa-liponowy. To nie jest kwas, który działa złuszczająco, jest to kwas tłuszczowy, natomiast on bardzo dobrze wspomaga gojenie niedoskonałości. Poza tym działaniem przeciwtrądzikowym, o którym być może słyszałyście, ponieważ kwas alfa-liponowy bywa wykorzystywany w kosmetykach do cer z niedoskonałościami, to tutaj on ma również takie właściwości rozjaśniające przebarwienia i antyoksydacyjne, więc krążymy cały czas wokół właśnie tej antyoksydacji. I na sam koniec w tym kosmetyku znajduje się także ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej. I to jest o tyle ciekawe, że wąkrotka azjatycka wspomaga takie działanie przeciwstarzeniowe, oczywiście antyoksydacyjne, ale także troszkę pobudza tą skórę do poprawy owalu twarzy, do syntezy kolagenu, elastyny, więc tutaj także mamy substancję, która będzie nam sprawiała, że ta twarz ma przy dłuższym stosowaniu wyglądać lepiej. Ostatnie serum, które sobie dzisiaj pokażemy, to jest serum normalizujące. Sprawdźmy konsystencję. Również bardzo lekka, bardziej taka żelowa i bardzo dobrze się wchłaniająca. Ma lekko mleczny kolor, natomiast nie czuć, żeby cokolwiek pozostawało na skórze po zastosowaniu, ale nie ma uczucia jakiegoś na przykład ściągnięcia skóry, żadnego dyskomfortu. Wręcz przeciwnie, skóra jest bardzo dobrze nawilżona. I to, co tutaj jest takim głównym składnikiem aktywnym, to niacynamid, aż 10%. Więc z jednej strony powinien ten kosmetyk bardzo szybko wspomagać gojenie niedoskonałości, ale jak producent tutaj sam rekomenduje, jest to również kosmetyk, który warto stosować, jeżeli macie problem z zaskórnikami, i to topornymi zaskórnikami, które pomimo prawidłowego oczyszczania wciąż gdzieś są zlokalizowane na skórze. Myślę, że warto wspomóc ich usuwanie właśnie przy pomocy na przykład takiej substancji jak niacynamid, a dzięki temu, że mamy tutaj wysokie stężenie, jesteśmy w stanie naprawdę mocno na tą skórę zadziałać. Ja akurat niedoskonałości nie mam, więc troszkę ciężko mi jest to ocenić, jeżeli chodzi o to serum, jak ono tam na te niedoskonałości wpływa. Niemniej jednak, jak widzicie, w ostatnim czasie trochę żonglowałam tymi serumami i moja skóra nie reaguje zbyt dobrze na takie częste zmiany substancji aktywnych. Właśnie gdzieś tam pojawiają się niedoskonałości, ale w pierwszej kolejności zazwyczaj nasila się u mnie łojotok. No i właśnie zauważyłam, że jak sobie gdzieś tam przeplatałam stosowanie tych dwóch serum tym, to ten efekt takiego przetłuszczania się skóry był troszeczkę mniejszy. Być może coś tam widzicie, że ta twarz mi się gdzieś tam błyszczy, może to być spowodowane między innymi tym, że moja skóra dostała takie mocne bodźce i nie bardzo do końca wie, jak na nie oddziaływać prawidłowo. Natomiast to serum bardzo mi pomaga, żeby troszkę tą skórę utrzymać w ryzach. Natomiast nie robimy czegoś takiego. Ja bardzo mocno polecam, żeby sobie raczej zacząć stosować jeden kosmetyk, zużyć i dopiero zmienić na następny. Jeżeli podczas zmiany pojawiają się jakieś niedoskonałości, to się zdarza, to może być właśnie efekt tego, że skóra jest przebodźcowana i nieprawidłowo reaguje na taki pozytywny bodziec, ona reaguje tak, jakby się chciała bronić, więc produkuje więcej sebum. Więc tutaj zauważyłam takie właśnie normalizujące działanie, ale nie wysuszające. Ponadto jest tutaj woda z Manuka o bardzo dobrych właściwościach antyseptycznych, więc działamy tutaj typowo przeciwtrądzikowo, działamy przeciwbakteryjnie, żeby jakieś tam niechciana patologiczna flora bakteryjna nie rozwijała się na naszej skórze. W serum normalizującym znajdziemy także dwie substancje o działaniu przeciwzapalnym. Ekstrakt z czarnej borówki, a także tlenek cynku. Zwłaszcza ten tlenek cynku jest już bardzo dobrze poznany, jeżeli chodzi o wspomaganie gojenia niedoskonałości, jednocześnie bez wysuszania skóry. Uważam, że to serum normalizujące będzie dobre i spisze się nie tylko u osób, które mają skórę tłustą, bo absolutnie ono nie wysusza, ale właśnie dzięki takiemu działaniu łagodzącemu, przeciwzapalnemu, wspomagającemu gojenie, regenerację tej skóry, sprawia,
że goją się te niedoskonałości i nie pojawiają się kolejne. Mamy tutaj też działanie właśnie antyseptyczne, więc działamy też często na tą przyczynę, która jest w trądziku, czyli rozwój niechcianej flory patologicznej. No ale dobrze, moje drogie, myślę, że jednak królem tego odcinka, gwoździem programu będzie ten filtr SPF 50 PA+++. Wiem, że wiele z Was czekało na tą recenzję. No i co mogę Wam powiedzieć? Uwielbiam, uwielbiam, miłość jest wielka. Mogę potwierdzić, że jest to, uwaga, krem z filtrem mineralnym w 100%, który nie bieli. Nie bieli. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja już od dłuższego czasu mówiłam, że jeżeli w końcu jakiś producent wypuści taki mineralny filtr, będę stosować, ale wątpię, że to się uda. Naprawdę nie sądziłam, że to się da zrobić. Udało się. Tutaj mamy tlenek cynku i to jest taka nowa formuła tlenku cynku, który właśnie sprawia, że nie jest na twarzy widoczny, nie ma żadnych białych plam, żadnych białych smug. On już podczas rozprowadzania widać, że zanika, natomiast kiedy już się go bardzo równomiernie rozłoży na twarzy, rozprowadzi odpowiednio, nic, żadnych smug. Co więcej, on nie zostawia jakiejś bardzo tłustej warstwy. Owszem, czuć, że jest to krem o podniesionej zawartości fazy tłuszczowej, jak wszystkie kremy o bardzo wysokim faktorze, bo te pigmenty muszą się czymś, w czymś rozproszyć i rozprasza się je właśnie w fazie tłuszczowej, więc żeby były równomiernie dobrze rozproszone w tej fazie, musi być trochę więcej tych olejów. Natomiast nie jest to coś, co jest całkowicie tłuste, lejące, wręcz przeciwnie, mamy wrażenie, gdybyśmy nałożyły na krem taki na twarz taki bardziej odżywczy krem, coś w ten deseń, że czujemy takie działanie ochronne, że coś na tej skórze jest, ale nie jest to jakieś totalnie tłuste i wydaje mi się, że będą osoby, u których taka formuła mimo wszystko będzie się wchłaniać. Bo tutaj wiele też zależy od preferencji skór. Na niektórych skórach zapewne to wchłanianie będzie mniejsze, ale u innych uważam, że jest szansa, że nawet się wchłonie do matu, bo to nie jest jakaś bardzo wybitnie tłusta warstwa i ja byłam w stanie nawet nałożyć sobie na ten filtr podkład mineralny. Zresztą teraz przy nagrywaniu filmu również mam go na twarzy, więc możecie zobaczyć, jak się to prezentuje. Dodatkowo nie mam pudru, tylko ten podkład mineralny. Więc same widzicie, że całkiem nieźle on się prezentuje. Nie zauważyłam przy dłuższym stosowaniu, bo używam go już codziennie od około miesiąca, nie zauważyłam żadnego wysypu na przykład niedoskonałości, żeby tam właśnie coś takiego negatywnego się działo, jakieś podrażnienie. Nie, wręcz przeciwnie, jest to typowo filtr mineralny, więc przeznaczony przede wszystkim dla osób, które mają bardzo wrażliwe, alergiczne skóry, które obawiają się, że takie na przykład filtry chemiczne mogłyby je podrażnić lub które nie chcą stosować właśnie chemicznych filtrów, to tutaj, kurczę, w końcu nie musimy iść na ugodę, w końcu mamy w 100% naturalny, mineralny filtr, który jednocześnie nie bieli i nie zostawia jakiejś okropnie tłustej warstwy, na której na przykład makijażu mineralnego by się nie dało zrobić. Przez to, tak jak Wam powiedziałam na samym początku, ale ja jestem pod wielkim wrażeniem, że mamy tutaj SPF 50 i dodatkowo jeszcze PA+++, no to szapoba, naprawdę, asa szapoba, że udało się coś takiego wyprodukować. Więc jestem bardzo ciekawa, czy Wy miałyście któreś z tych kosmetyków, a może zainteresowałam Was którymś, dajcie mi koniecznie o tym znać, może któreś wypróbujecie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, doświadczeń i trzymam kciuki za dalszy rozwój marki Asoa. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!